Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson, to jest kolejny odcinek z gry GTA 4, kolejna misja będzie za chwilę, a na razie jestem przed kafejką, bo chciałem wam coś pokazać, mam nadzieję, że to już będzie działać. No. No, Jean-Michel Jarre, kurde. Le? O, wybuch w Bohan, proszę bardzo, to jest naszej poprzedniej misji. Można przeczytać sobie, kto będzie chciał, to sobie zapauzuje. No, co tu się stało? Mam pocztę. Brucey, genetycznie inni, no. Dobra, okej. Okay. Psychiatra. Dobra, następny. Aha, to jest spam. Mexican doktor, kurde, typowy spam. Bla 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 bla. No dobrze, dzięki. Odpowiemy mu fajnie. Psie. Dobra. Dobra. Jedziemy do Brucey Dimitrija. O. Mam tu motor. Nie wiem, dlaczego one nie chcą stać. Do Brucey'ego pojedziemy kiedy indziej. Jeszcze tak pada. Mam tylko nadzieję, że... Ech, będzie to chyba pogadanka. Tak, króciutka misja. Jeśli to będzie pogadanka, to jeszcze zrobimy tego motora. Dla tego Brucey'ego. O jest, myślę, że wydzwonię w to drzewo. Yep. Ech. You stupid idiot. O, teraz stoi. Chyba był za blisko krawężnika. Dobra, ściągamy homofon i idziemy. Mistrz i Mołotow. O, pogoda się zmieniła. Bardzo fajnie. Dmitry. Hej. Sit down. Chyba będziemy musieli Faustina zabić, tak coś czuję. What's the problem? What do you think? Mikael, Mr. Faustin. Tu se biegają jacyś ludzie. To on tam pali Redwoody? You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. Aha. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. No tak powiem Lipton. Ciężka sprawa. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelica, but we cannot change the rules. See you later. See you later. Kurde. To mam innej sobie ciężka sprawa. Koniec naszą przygodę z panem Faustinem. No, czyli idziemy do Comrades. Nie. Nie ten klub, to jest ten komediowy. Przynajmniej nie pada.
Homrades jest tu, a tam jest ten... Au, chamie, jak skręcasz. No, ten tu, o. I destrojka, o. Nie mam kamizelki, więc to może się... O, właśnie podjechali. O. Oho, kamizelka. Fajnie. Przyda się. Ma nóż, pistolet, shotgun. Shotguna weźmiemy. Taking over now? This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. No. That is what Dimitri wanted when he killed Vlad. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. No, he betrays me. Gdybym mógł wybrać, to bym go raczej oszczędził. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. No, właśnie, to jest ten problem. Dimitri would have survived prison without me. He'd just be some prison queen. Had I not been there, meet for some gin monkey. I'm not dead yet. Some are still loyal to me. No, zaraz ich nie będzie. Guards! Ochrona! O! Help me! Aj. O, hajs. Ma, biegnij, Niko, biegnij. Duża strzelaniny teraz będzie. Aż. Chyba pistolet chcę. No, zaraz będzie gadać, będzie gwiazdożyć. Kolanko. Brzusio. No i tak się zakończyła przygoda pana Faustina. A dzwonimy do Dimitrija. Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Hmm.
No tu jest ten typ dalej. A jest tu gdzieś przejście takie nie przez klub? O, jest. No. To by było na tyle. Opuszczone auta, ja sobie jeden pozwolę zabrać. Typa już nie ma. Weźmiemy sobie tego minivana. Easy to. Ale nie mogę go słuchać, więc ja wam dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa.